Mówicie o Gabrysi? Tak, bo plotka głosi, że Gabryśka po lekcjach poszła do sali 206. No, następnego dnia nie przyszła. Musiała się tam coś stać. Może się po prostu rozchorowała? Na serio wierzysz starszym rocznikom w te bajki? Coś takiego opowiadałem. Podobnie jak uczeń wszystkie się z tej sali i już nie wyszedł na niego od 3 dni później po prawie za szkołą. No i podobno miał na sobie tylko slipę. I ktoś mi w tą bajkę uwierzył. No raczej tak, to był syn dyrektora. No a później jak wchodził do nas, do 13, cały się krząsł. O slipkach nie słyszałem, ale od tamtego czasu nauczycielka fizyki zamyka ten salon na klucz na przerwę. Może byśmy tak poszli tam po lekcjach, spróbowali nakręcić jakiś dokument, coś takiego, nie wiem, jak Blair Project. Warto by to sprawdzić w sumie. Gdyby naszej szkoły od zewnątrz wypada na duże, a w środku z małym, to są jakieś korytarze tajne. Ja na pewno nie idę, mam angielski, a poza tym nie chcę nagrania. Janek, idziesz? Właściwie i tak bym się nie uczył, więc pójdę z wami. A ty, Kuba? Chcesz, żebym z wami szedł? Będzie raźniej. Zgłupieliście. Dobra, ja lecę na hiszpańskie. Idę z tobą. Chyba się udało. Tak, jutro. Bo w czwartek jest premia z fizyki, nikt nie przyjdzie z domu. Co? A słyszałaś te brandy, które opowiadają o sali 206? Powinno pójść łatwo. Jesteś pewna, że na pewno chcesz to zrobić? Może źle go oceniasz? Nie, nie broni go, po prostu chcę być obiektywna. Dobra, do jutra, nie spóźnij się. Pa. Przestań wtedy mnie te wszystkie SMS-y. Przecież podpisywałeś na nie. Boże, dwa razy i to z grzeczności. Spotykasz się z kimś innym? To naprawdę nie jest twoja sprawa. Posłuchaj, jeśli nie będziesz się ze mną spotykał, jeśli nie będziesz odpisywał na żadne SMS-y, to może dyrektor dowie się, w jaki sposób zginęły próbne testy z jego gabinetu. Nie zrobić tego. Pójdziemy do kina? A słuchaj! Ty w ogóle wierzysz, że tam na Jużu Górze dzieje się coś niezwykłego? Co ty? To są jakieś głupoty. No to w takim razie po co ty to w ogóle przyszedłeś? W celach towarzyskich. Też ładne. Jak otworzymy te drzwi? Ja mam coś sobie wymyślę. Masz jakiś wytrych? Mam swoje sposoby. Ale popatrz, mam pewien sposób, żeby przekonać się, czy naprawdę mamy do czynienia z jakimś zjawiskiem paranormalnym. Wezmę tę książkę, położę ją na biurku, a jeśli zniknie, będzie to oznaczało, że... Weźmie ją na sprzątaczka? Naprawdę wierzysz w te bzdury. Co się tutaj dzieje? Co ty tutaj robisz? Dwa dni temu w szatni. Ja mam się to powiedziała. Co ci powiedziała? Wszystko, jak wyznałeś mi swoje uczucia, kiedy cię wyśmiała, rzuciłeś się na mnie. Ledwo uciekłam. I ty nie w to uwierzyłaś. Gabam nigdy nie ukochała. A ja sobie tylko żyłam. Waszka. Czy wy... No nie chciałam ci mówić tego w ten sposób, bo myślałam, że nie lubisz Kuby. Jasne, nie lubi mnie.
Nie, dlatego zapycha mi skrzynkę SMS-ami. To wariatka! Ale na słowa. Właśnie chyba nie wiem twojej akcji w gabinecie dyrektora. Jakiej akcji ona mówi? Nie są moje dyrektora. Was oboje dosyć. Dawa, otwórz te drzwi. Zamykamy. Nieważne, wchodzimy bez nich. Gdyby się nie wyrwali. Halo? A przecież tutaj nic nie ma. A czego się spodziewałeś? Potworów? Może jeszcze zdążę zrobić to zadanie z polskiego. A co z Basiem z Kubą? Nieważne, chodźmy bez nich. Zaraz, tego książkę poproszę. O, patrz, na niebie tak byłby? Faktycznie.